Znów przyszedł ten moment w roku, w którym głowimy się, co by tu kupić naszym bliskim. Sklepy oferują mnóstwo produktów, bardziej lub mniej ciekawych, przez co jeszcze bardziej zachodzimy w głowę, co by chcieli ci, na których nam tak naprawdę zależy. Przecież nie chcielibyśmy, żeby wręczając im prezent, powiedzieli: hej, jakie fajne, dzięki! Po czym wypierdoliliby to gówno do śmieci. Rozumiem, że możecie nie wiedzieć, jak kupić perfekcyjny prezent. W końcu... nie każdy miał na angielskim lekcję o prezent perfect. Ale nie martwcie się, macie mnie. Znam się na prezentach jak nikt. W końcu sam byłem prezentem niespodzianką. Dlatego dzisiaj pokażę wam kilka prostych sposobów na prezent świąteczny. Są to prezenty, które są właściwe niezależnie od zainteresowań danej osoby. Wystarczy tylko pomyśleć, co ma każdy z nas. Chodzi oczywiście o... telefon komórkowy. Każdy ma telefon komórkowy, więc będzie mu potrzebne... to! Ekstra małe, mieści w kieszeni i super użyteczne. Tak naprawdę każdy lubi sobie coś obejrzeć wieczorem w łóżku, no i niestety od tego boli ręka. Od trzymania telefonu oczywiście. Nie uwierzycie, jak takie małe coś może zwiększyć komfort oglądania filmów w nocy. Wystarczy, że to rozłożymy i wstawimy sobie tutaj telefon. Zaraz, jak to się... no wystarczy telefon na tym umieścić w odpowiedni sposób, bo to jest tak naprawdę przenośna podstawka na telefon, którą wystarczy tak rozłożyć i postawić sobie tutaj telefon, proszę bardzo. Polecam każdemu serdecznie, super stojak na telefon, świetny drobiazg na gwiazdkę. Polecam każdemu serdecznie. A teraz wyobraźcie sobie święta bez świętego Mikołaja. No, da się to jakoś wyobrazić, prawda? A bez skarpet pod choinką? Każdy potrzebuje skarpet. Założę się, że pod choinką każdego z was znajdą się skarpety. A jeśli nie... to współczuję zepsutych świąt. Może nie powiem wam, jaki prezent wybrać dla dziewczyny bądź przyjaciela, bo na tym średnio się znam, ale jedno wiem na pewno. Nic tak nie zadowoli waszych znajomych, jak kupienie im prezentu dopasowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Dlatego warto na początku sprytnie podejść znajomego, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę potrzebuje. Na przykład tak. Mamo! Co? Co chcesz dostać na święta? Zamiast pytań ogólnych, możemy też być sprytniejsi i spytać się kogoś, czy lubi jakiś konkretny przedmiot. Jeżeli powie, że go lubi, no to mu go kupujemy i z głowy. Słuchajcie. Cześć tato, lubisz dżem? Tak. Mamy to. Dzięki temu sposobowi sprawimy komuś radość na 100%, no bo przecież się upewnialiśmy, czy to lubi, prawda? Jeżeli komuś jakimś cudem się to nie spodoba, no to możecie mu powiedzieć, no przecież mówiłeś, że to lubisz, dlatego ci to kupiłem, no ale w każdym razie zawsze można to z powrotem oddawaj to, frajerze, jak ci nie pasuje. A jeżeli już zupełnie nie wiecie, co kupić, no to już w ostateczności możecie wybrać coś, co podoba się wam. No i jest spora szansa, że się komuś spodoba, prawda? Ale jak się komuś nie spodoba, to zawsze możecie powiedzieć: no trudno, no... no to najwyżej ja go wezmę, nie? I tym sposobem kupiliśmy sami sobie prezent. Ale w moim przypadku ten sposób chyba trochę nie zadziała, bo... no... ja dostaję prezenty jedynie, wiadomo... od siebie. Więc co, kiedy kupię sobie prezent, który mi się podoba i mi się nie spodoba? Co wtedy, kurwa? A, jak chcecie kupić prezent dla psa, to wchodźcie na stronę rudy.tyetres.com. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż jaj ani pały. Kiedyś byłem biały, potem kolor smoły, a potem... Każdy potrzebuje skarpet. No, może oprócz samych skarpet, bo w sumie one chyba nie potrzebują skarpet.